shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. Nie troszczcie się wtedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, boć tego wszystkiego poganie szukają. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. For your heavenly Father knows that you have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. Bowiem Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Amen. Amen. May God bless His word. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo. Usiądźcie. I think we are here especially, first of all, for the young people. Myślę, że jesteśmy tu zwłaszcza dla młodych ludzi. Les parents nous avons accompagné ces jeunes. And we parents, we came along with these young people. A my rodzice przeszliśmy długą drogę z tymi młodymi ludźmi. Because we live with these young people at home. Ponieważ mieszkamy z tymi młodymi ludźmi w domach. C'est donc bien qu'on entende ce que les prédicateurs disent. It is good to hear what the ministers are preaching. Jest dobre, by słuchać, co głoszą usługujący. Comme ça, nous pouvons les répéter aux enfants de temps en temps. Then we can repeat that to our children from time to time. A wtedy możemy to powtarzać naszym dzieciom od czasu do czasu. Donc le thème c'est les mariages ou les noces de l'agneau. The theme is the marriage of the lamb. Rzeczą istotą jest tutaj małżeństwo baranka. Et là-dedans, les hommes de Dieu ont essayé de tirer quelque chose pour s'adresser spécialement aux jeunes. And from the theme, the ministers drew things in order to speak to the young people. I z tej rzeczy usługujący wyodrębnili pewne pewne zagadnienia, aby je przedstawić młodym ludziom. Donc on est en train principalement de parler des procédures, du process du mariage. And we are mainly speaking about the marriage process. I my mówimy przede wszystkim o procesie małżeństwa. Donc je ne vais pas m'éloigner de cela. And I'm not going to get away from the subject. Ja nie zamierzam oddalić się od tego tematu. Je vais prendre un autre angle. But I'm going to try to take it in another angle. Ale ja chciałbym podjąć go od innego kąta. Donc j'intitule ce petit sermon. And my small subject I'm going to entitle it. A moim małym tematem, którym chciałbym zatytułować. L'expérience avant l'expérience. Experience before experiences. To doświadczenie przed doświadczeniami. Amen. Je ne vais pas prêcher. I'm not going to preach. Nie mam zamiaru głosić. Ça sera difficile avec deux traducteurs. Because for me it will be hard with two interpreters. Ponieważ będzie dla mnie ciężko z dwoma tłumaczami. Mais je veux que ce soit une causerie. So I want it to be like a talk. A więc chciałbym, żeby to było jakoby rozmowa. So, because as it is just like a talk. Ponieważ to jest jak rozmowa. Dieu me fera la grâce. So I hope God will help me. Mam nadzieję, że Bóg mi pomoże. De parler calmement. To speak quietly. By mówić głośno. Parce que l'essentiel. Because the most important ponieważ najważniejszą rzecz is that you understand something. Jest to, żebyście wy coś zrozumieli. Pastor Armand is the first one I heard preaching. Jest pierwszym, którego słyszałem głoszony. Nous a dit, vous ne pouvez pas avoir un mariage avec Christ si vous n'êtes pas un agneau.
He told us that you cannot marry yourself with to Christ if you are not a lamb. Powiedział, że nie możesz zaślubić się Chrystusowi, jeśli nie jesteś barankiem. Parce que Christ lui-même, avant de s'unir à Dieu, il devait être un agneau. Because Christ himself, before he united himself with God, he had to become a lamb. Ponieważ Chrystus sam, zanim zjednoczył się z Bogiem, musiał być barankiem. Parce que le jour du baptême de Jésus-Christ, because the day Jesus was baptized, the day Jesus was baptized. Ponieważ dzień, kiedy Jezus został ochrzczony, Frère Branham dit, Brother Branham says, c'était le ciel qui s'unissait à la terre. He said it was heaven uniting with earth. Było to niebo jednoczące siebie z ziemią. La divinité s'unissait à l'humanité. God had all divinity uniting to mankind. C'était un mariage. Boże jednoczące się z ludzkością. And it was a marriage. A to było małżeństwo. Mais avant qu'il y ait ce mariage, but before that marriage could take place, ale zanim to małżeństwo mogło mieć miejsce, Jésus devait être un agneau. Jesus had to become a lamb. Jezus musiał stać się barankiem. Frère Branham dit, Brother Branham says, Brother Branham mówi, s'il était un bouc, if he was a goat, jeśli był kozłem, la colombe ne serait pas descendue. The dove would not come upon him. Wołowica nie mogłaby zdobyć na niego. Eric nous a montré aujourd'hui. And Pastor Eric has shown us today. A Pastor Eric przedstawił nam dzisiaj. Le processus ou les étapes du mariage. The stages of marriage. Etapy małżeństwa. Amen. On nous a parlé de la décision. And he spoke to us about the decision we have to make. Mówił do nas o decyzji, którą musimy podjąć. He spoke to us about the engagement. Do nas o zaręczynach. Et de la cérémonie. And of the marriage or wedding ceremony. Amen. Mais je veux maintenant prendre quelque chose. But I want to draw something. Ale ja chcę wyciągnąć jeszcze coś. Pour aller ajouter quelque chose, je veux dire. I just want to add something. Ja chciałbym również dodać coś. Parce que le commencement du mariage doit être la décision. Because the beginning of the marriage must be the decision. Ponieważ początek małżeństwa musi być decyzją. Brother Branham says that you can love a girl. Brother Branham mówi, możesz miłować dziewczynę. Si tu ne décides pas d'aller vers elle et de lui parler. But if you don't decide to go to her and speak to her. Ale jeśli nie zadecydujesz, żeby iść, podejść do niej i do niej powiedzieć, she will never become your wife. Nigdy nie stanie się ona twoją żoną. And when you are taking too much time to decide, a jeśli za dużo czasu zwlekasz z decyzją, another brother who is faster can come and take the place. Inny brat, który jest szybszy, przyjdzie i weźmie. And you will miss. A ty przegapisz. Mais je veux partir maintenant. But now I want to go. A teraz ja chcę iść dalej. Sur avant la décision. Now, myself, I want to talk about what happened before the decision. Ja chcę mówić o tym, co dzieje się przed. Amen. Parce qu'au commencement du mariage, c'est la décision. Yes, we know that the beginning of the marriage is decision. Wiemy, że początek małżeństwa jest decyzją. Avant la décision. But what happens before the decision? Ale co dzieje się przed decyzją? Parce qu'il y a toujours quelque chose avant le commencement. Because there is always something before the beginning. Ponieważ zawsze jest coś przed początkiem. La Bible dit au commencement était la parole. The Bible says in the beginning was the word. Biblia mówi, że na początku było słowo. Mais qu'est-ce qui était avant le commencement? But what was before the beginning? Ale co było przed początkiem? Avant le commencement, before the beginning, c'était l'éternité. Początkiem there was eternity. Była
wieczność. Amen. Amen. Si la parole est venue au commencement, if the word came at the beginning, jeśli słowo przyszło na początku, c'est qu'avant le commencement, dans l'éternité, c'est la pensée. So it means that before the beginning, in eternity, there was the thoughts. To znaczy, że przed początkiem w wieczności były myśli. La parole, c'est l'expression de la pensée. Because the word is the expression of the thoughts. Ponieważ słowo jest wyrażeniem myśli. Avant que tu ne parles, before you speak, zanim ty mówisz, you have to think. Musisz pomyśleć. Alors, qu'est-ce qu'il y a? But what is? A czym jest? Ou qu'est-ce qui devrait être avant que vous ne décidez? So, what was before you take or you make the decision? Co było zanim podjąłeś decyzję? Amen. Amen. Avant la décision, before the decision, de commencer le mariage, the decision to start the marriage process, decyzja, aby rozpocząć proces małżeństwa, devait d'abord avoir l'expérience. You must have an experience. Musisz mieć doświadczenie. Du baptême du Saint-Esprit. Of the baptism of the Holy Ghost. Doświadczenie chrztu Duchem Świętym. Amen. Amen. C'est là où nous avons lu la Bible. That's where we read in the Bible. Dlatego czytamy w Biblii. Cherchez d'abord. Seek ye first. Szukajcie wpierw. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Seek ye first the kingdom of God. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Et tout le reste. And the rest. I odpocznienia. Vous seront donnés par-dessus. Shall be given to you. A wszystko będzie przydane wam. Votre Père Céleste. Your Heavenly Father. Wasz niebiański Ojciec. C'est que vous avez besoin du mariage. So your heavenly Father knows that you need marriage. Amen. Wasz niebiański Ojciec wie, że potrzebujecie małżeństwa. Vous avez besoin de vêtements. He knows that you need clothes. On wie, że potrzebujecie ubrań. Vous avez besoin de toutes ces choses-là. Le Père le sait. All these things, the Father knows that you need them. Wszystkie te rzeczy, Ojciec wie, że ich potrzebujecie. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit, il est bon que les jeunes gens se marient. The Father himself said, it is good that young people could get married. Ojciec sam powiedział, jest dobre, by młodzi ludzie brali śluby. Avant d'aller dans la décision, dans l'engagement et dans la cérémonie, before you go to the decision, to the engagement and to the ceremony, zanim podejmiesz decyzję o małżeństwie i o całej ceremonii, il vous faut d'abord, you need first of all, potrzebujesz przede wszystkim to have the kingdom of God. By mieć Królestwo Boże. But what is the kingdom of God? Ale czym jest Królestwo Boże? Brother Branham says, the kingdom of God, Królestwo Boże, c'est le baptême du Saint-Esprit, is the baptism of the Holy Ghost. To chrzest Duchem Świętym. Vous croyez cela? Do you believe that? Wierzycie w to? Oh, on va lire ça seulement un peu là parce que c'est long. Yeah, we are going to read a little bit here because it's a long quote. Chcę przeczytać kawałek stąd, ponieważ jest to dość długi cytat. Alors, je peux même commencer là. Vous allez, la question-réponse du 15 mai 1954. Questions and answers. Pytanie i odpowiedzi. 54 luty 15. Je te donnerai les clés du quoi? Du royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le Saint-Esprit. I will give you the keys of the kingdom. Ja dam wam klucze królestwa. And what is the kingdom? A czym jest królestwo? The Holy Ghost. Duch Święty. Le royaume des cieux est en vous. The kingdom of heaven is in you. Królestwo niebieskie jest w tobie. Je veux dire le royaume de Dieu. I mean the kingdom of God. Le royaume est en vous. Królestwo Boga. The kingdom of God is in you. Królestwo Boga jest we was. Le royaume de
Dieu, so the kingdom of God, c'est le Saint-Esprit, is the Holy Ghost. Jest Duchem Świętym. Ils sont montés dans la ville de Jérusalem et ont attendu pendant 10 jours et 10 nuits et soudain le baptême du Saint-Esprit, virgule, le royaume de Dieu fait sur eux avec puissance. He said they went to Jerusalem and waited for 10 days. I czekali 10 dni. Suddenly, nagle, the baptism of the Holy Spirit come on. The kingdom of God came upon them with power. Królestwo Boże weszło na nich z mocą. So when he says, je sais que vous avez besoin du mariage. When God says that I know you need marriage. Bóg mówi, że ja wiem, że potrzebujecie małżeństwa. I know that. Ja to wiem. Que tu as besoin d'un bon mari. That you need a good husband. Że potrzebujecie dobrych mężów. Tu as besoin d'une bonne femme. And you need a good wife. I potrzebujecie dobre żony. And you don't prompt any decision. And you must make a decision or make up your mind. I musicie podjąć decyzję albo przedsięwziąć ją w myśle. But before that. Amen. Zanim. Ne commencez pas à chercher le mariage avant le royaume de Dieu. Don't start looking for marriage before having the kingdom of God. Nie szukaj małżeństwa zanim będziesz miał królestwo Boga. Let us repeat it again. Nie commencez pas. Don't start. Nie zaczynaj. Ne décidez même pas. Don't even decide. Nie decyduj nawet. Ne vous engagez même pas. Don't try to engage yourself. Nie próbuj się tym zaprowadzić. Don't even go to the ceremony, wedding ceremony. Nie chodź nawet na wesela. Avant d'avoir reçu le royaume de Dieu. Before receiving the kingdom of heaven. Hallelujah. Zanim nie otrzymasz. So we are going back before the decision. Przed decyzją. Before the beginning. Przed początkiem. Nous voyons qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. We see that there is first the baptism of the Holy Spirit. Let me read the prophet that's going to happen. Amen. Yes. Parce que le mariage, because marriage, ponieważ małżeństwo, est une expérience. Is an experience. Jest doświadczeniem. Et dans le mariage, and in the marriage, a w małżeństwie, il y aura de l'expérience et de l'expérience. There will be experiences after experiences. That's the truth. Le mariage, marriage est une experience. Is an experience. Jest doświadczeniem. Et quand vous entrez dans le mariage, and when you enter the marriage, a kiedy wkroczysz w małżeństwo, vous vivrez d'autres experiences. And you will go through other experiences. Będziesz przechodził przez różne doświadczenia. My dear children, avant d'entamer cette expérience du mariage, before you start going through that first experience of marriage, zanim zaczniecie przechodzić przez to pierwsze doświadczenie małżeństwa, avoir l'expérience. You need to have the experience with capital letter. Musicie mieć doświadczenie z wielkiej litery. Now listen, William Branham. Słuchajcie, brata Branhama. In the message Paradox. Poselstwie Paradox. Paragraph 18. On a paradox, on paragraph 18. J'aimerais que les jeunes vous rentrent à la maison pour réaliser ça. Paragraph 18. Paradox prêché le 1er août 1963. 63, 08, paragraph. Paradox. Yeah. On va aller calmement, c'est très important. First of August 63. 1 sierpień 63 rok. Même si on doit arrêter, on va arrêter, mais ça, vous devez saisir ça. Even if we are going to stop the sermon, we may do it, but this you must catch what we are saying. Nawet jeśli mamy przerwać zgromadzenie, to przerwijmy to, ale to musicie opuścić. Here is Brother Branham speaking. Tu jest brat Branham, który mówi. L'homme le plus spirituel de l'âge. He is the most spiritual.
jest najbardziej duchową osobą wieku. Le plus grand et enseignant que nous n'ayons jamais eu. The greatest teacher that we have ever received before. Najwspanialszy nauczyciel jakiegokolwiek otrzymaliśmy. He says, for example, on mówi, na przykład, il y a quelques jours j'ai été sollicité pour intervenir pour sur un petit problème qui s'est passé. He says, one day they called me. Powiedział, pewnego dnia zawołali mnie, to pomóc pewnym ludziom w pewnej sprawie. On va résumer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il y avait un jeune homme. So, let's just sum it up to save time. There was a young man. Podsumujmy to krótko, żeby zachować czas. Był młody człowiek, qui était en fréquentation pour le mariage. Who was in courtship in order to get married to a young girl. Który was in courtship, was in dating. A co, chodził na randki, żeby poślubić pewną dziewczynę. Avec une fille de très bonne famille. And he was dating a girl from a very good family. I on chodził na randki, spotykał się z dziewczyną z bardzo dobrej rodziny. Et tout à coup ce garçon a eu une certaine idée. And all at once the boy had a certain idea. W tym wszystkim chłopak miał pewnego rodzaju pomysł. Il a fait du mal à la petite fille et le garçon s'en est allé. He did something wrong to the girl and he went away. On uczynił coś złego tej dziewczynie i odszedł. Il avait promis de faire une chose mais il l'a pas fait. He promised to do something but he didn't do it. Coś jej obiecał, ale tego nie zrobił. Au lieu de venir vers la fille et de présenter des excuses comme devait le faire un gentleman, instead of coming back to the girl and apologize as a good gentleman would have done. Zamiast wrócić do tej dziewczyny i przeprosić ją jako prawdziwy gentleman. C'était pas son affaire. That was not his business. Nie była to jego sprawa. Et le père et la mère m'ont consulté mon intervention. Then the father and mother called me to help the situation. A ojciec i matka zadzwonili do mnie, by pomóc w tej sytuacji. Nous voulons savoir ce qui ne va pas chez notre garçon. And the parents say we don't understand what's going on with our boy. I rodzice powiedzieli, my nie wiemy, co się dzieje z naszym chłopcem. C'était un jeune garçon chrétien. He was a young Christian boy. On był młodym chrześcijaninem. Pour ce qui est d'être un croyant. When it comes to be a believer. Kiedy to so he was a believer. Przechodzi do tego, że on był wierzący. Il a été baptisé et il est allé à l'église. He repented, he was baptized, and he was going to church. I chodził do zboru. Comme beaucoup d'entre vous ici. Like most of you here. Jak większość z was tu. Baptisé, baptized, vous allez à l'église, you go to church, maintenant vous voulez vous marier. Now you want to get married. A teraz chcesz brać ślub. Mais cependant, il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. But the problem is that the boy did not receive the baptism of the Holy Ghost yet. Ale problemem było to, że ten chłopak nie otrzymał ślubu Duchem Świętym do tego. Amen. Donc il a fait mauvaise chose. So he did something wrong. Ale il demande pardon. He doesn't apologize. Nie et il s'est barré. And he went away. I odszedł. Et frère Balaam dit. And the prophet says. Parlant maintenant à son père. Speaking to the father of that boy. Dit, mówiąc do ojca tego chłopca. Sa mère est une Allemande. He said. The boy's mother is a German woman. On powiedział, matka tego chłopca jest Niemcą. Et dans la famille de ce garçon-là, du côté de la maman. And in the family of the boy, on the side of his mother. A w rodzinie tego chłopaka ze strony. On ne demande jamais pardon. They have a bad habit of not apologizing. Mieli złe maniery nie przepraszania. Ils s'excusent jamais. They never apologize. Oni nigdy nie przepraszali. Ils sont indifférents. They are indifferent. Byli różni. Ça c'est dans les gènes. That was in the genes of the family. Ils sont multi-complex. They have a certain bad complex. Mieli taki zły kompleks. Il peut te faire du mal. He can hurt you, do you something wrong. Oni mógł cię zranić, on mógł cię zranić, zrobić coś źle. Il peut te blesser. He can hurt you. On może cię zranić. Ce n'est pas son problème. And it's not, and he doesn't care.
И не на, не оплатить это. Et frère Branham dit, and the prophet says, toi seul, and you sister, tu étais comme ça aussi. You, speaking to the mother, said you were also like that. Mówić do powiedział do matki, ty też taka byłaś. Et toute ta famille est comme ça. And all your family is the same. I cała twoja rodzina taka jest. Mais dès que tu as reçu le Saint-Esprit, but as soon as you received the Holy Spirit, ale jak tylko otrzymasz Ducha Świętego, cet esprit-là n'a plus d'influence sur toi. That Spirit has no more influence over you. Ten Duch nie ma już więcej wpływu na ciebie. Tu es gentil. You are sweet, you are kind. Jesteś słodka, urocza, miła. Mais le reste de ta famille n'est pas comme ça. But the rest of your family is not like that. Ale reszta twojej rodziny taka nie jest. Et du côté de papa qui était irlandais, on the side of the father who was Irish. A ze strony ojca, który był Irlandczykiem. Là-bas aussi dans la famille avait un complexe. In the father's family also they had a complex. Comme le père. Oni ojca też był kompleks rodziny. Le père, bien que maintenant converti. The father, although he was converted. Ojciec, mimo że był nawrócony. La femme, ma maman aussi converti. The mother also converted. Matka też nawrócona. Ils ont eu un enfant. They had a child. Mieli dziecko. Qui avait cet esprit là? Who had that spirit upon him? Ce complexe là. Miał tego ducha na sobie. Who had that complex upon him? I on miał ten kompleks na sobie. Et Branham dit au père. And Brother Branham said to the father. A Branham powiedział ojcu. This I must read. Il dit. Proszę przeczytać. Vous êtes devenu différent. He said to the father, you had become different. Powiedział do ojca. Ty musiałeś stać się inny. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Because you received the Holy Spirit. Ponieważ otrzymałeś Ducha Świętego. Le père dit à frère Branham. Then the father said to brother Branham. Oh, frère Branham. Ojciec mówi bratu Branhamowi. Mon fils est allé à l'autel. He said, brother Branham, my son went to the altar. I powiedział, bracie Branham, mój syn poszedł do ołtarza. Il s'est baptisé correctement dans le nom de Jésus-Christ. He was correctly baptized in the name of Jesus Christ. Był właściwie ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa. Je sais que mon fils est venu à Christ. I know that my son came to Christ. Ja wiem, że mój syn przyszedł do Chrystusa. Frère Branham lui dit. Brother Branham tells him. A Brother Branham cela mówi, peut être très bien. He said that may be good. To może jest dobre. Toutes ces manifestations extérieures, all these outside outward motions, te wszystkie zewnętrzne emocje, peut être identifié comme un croyant parmi les croyants. He might be identified as a believer with the believers. Być może on jest zidentyfikowany jako wierzący z wierzącymi. Écoutez ça. Listen now. Mais s'il n'est pas régénéré, but if he is not regenerated. Ale jeśli on nie jest zregenerowany, if he is not born again, jeśli nie jest znowu zrodzony, a znowu zrodzenie to jest doświadczenie. Je conseillerais à ces jeunes hommes de ne jamais épouser une femme. I would advise this boy, young boy, to never marry a woman. Radziłbym temu chłopakowi, nigdy nie poślubić dziewczyny. This boy, ten chłopak, he should even not start deciding. Nie powinien nawet zaczynać decydować, aby się to mieszać, or go to the marriage ceremony, aby wchodzić, iść na wesele, before being regenerated. Zanim dojdzie do nowonarodzenia. Il sera pour son épouse un enfer sur la terre. If in otherwise, w innym wypadku, he is going to be hell on earth for his wife. Będzie piekłem na ziemi dla swojej żony. Tant que cet esprit de Christ, gentil, doux et clément, ne sera pas entré en lui. As long as that spirit of Christ, which is sweet and kind, has never come inside of him.
dopóki ten słodki i miły Duch Chrystusa nie wstąpi na niego. Amen. Avant d'entrer dans le mariage, before entering marriage, przed wstąpieniem do małżeństwa, d'abord, seek you first. Szukajcie wpierw. Le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy Spirit. Chrztu Duchem Świętym. Cherchez d'abord. Seek here first. L'expérience. The experience. Przeżyć doświadczeń. Amen. Moïse. Moses. Mojżesz. A eu beaucoup d'expérience. He had all many kinds of experiences. Miał wiele doświadczeń. La première expérience que Moïse a eu. The first experience that Moses had. Pierwszym doświadczeniem, które miał Mojżesz. Parce qu'on lui avait dit. Because they told him. Citation après citation. They read him quotes after quotes. Chez le libérateur. Cytat za cytatem. He was told that he was the deliverer. Oni powiedzieli, że on jest pomagający. Dieu a dit par Joseph qu'il va nous visiter. God spoke through Joseph that he will visit us. Bóg mówił przez Józefa, że on nas odwiedzi. L'ange est apparu à tes parents pour dire que tu es le libérateur. The angel appeared to your parents saying that you are the deliverer. Anioł nawiedził naszych rodziców mówiąc, że ty będziesz wyzwolicielem. Et Moïse est parti. And Moses went. Avec les Moses poszedł. With coats. Cytatami. Il a tué un homme. And he killed the man. Yeah. I zabił tego człowieka. And he not delivered person. And he delivered no one. And he nie wyzwolił. And he failed. And he failed. And he ran away. I uciekł. Amen. Amen. What did he miss? Co przegapił? L'expérience de la colonne de feu. The experience of the pillar of fire. Przeżycie pana ognia. But when he met the pillar of fire, kiedy on spotkał słup ognia, not only he met the pillar of fire, but the pillar of fire s'installer à Moïse. But when the pillar of fire came inside of him, ale kiedy słup ognia wszedł do niego, which was the type of the baptism of the Holy Spirit, to było typem chrztu Duchem Świętym. C'était l'expérience. It was the experience. Było to przeżycie. Alors il est retourné en Égypte. Then he went back to Egypt. A on wrócił do Egiptu? Pour faire ce que Dieu l'avait commissionné. Then he went back to Egypt to do what God commissioned him. On wrócił do Egiptu, by czynić to, co Bóg zlecił. God commissioned you to get married. Bóg zlecił ci, byś wziął ślub. A élever les enfants. To raise up children. By wychować dzieci. A prendre soin d'une femme. And to take care of a woman. I by zaopiekować się kobietą. A prendre soin de mari. To take care of a husband. By zaopiekować się mężem. Avant d'entrer dans cette commission-là. Before entering into that commission. Zanim wejdziesz w to polecenie. Tu dois comme Moïse. You, like Moses, ty, tak jak Mojżesz, faire l'expérience, you must go through the experience, doświadczenie of the baptism of the Holy Spirit. Przez przeżycie chrztu Duchem Świętym. Oh, frère, c'est très important. It's very important, my brother. Bardzo ważne, bracie. Avec le Saint-Esprit, because with the Holy Spirit, ponieważ z Duchem Świętym, il te conduira dans le bon choix. Then, the Holy Spirit will lead you in a good choice. Duch Święty poprowadzi cię do dobrego wyboru. Don't start anything. Nie zaczynaj niczego. Ne cherche pas avoir des expériences. Don't try to have experiences. Nie próbuj mieć przeżyć. Avant d'avoir reçu l'expérience. Before receiving the experience. Amen. Zanim otrzymasz przeżycie. Oh, brothers, sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, bez Ducha Świętego, tu vas regarder une sœur, you will look at a sister, będziesz patrzył na siostrę, tu vois la beauté de son visage, you look at the beauty of her face, widzisz piękno jej twarzy,
tu vois la forme de son corps. Or you look the shape of her body. Albo jej figurę. Tu vois comment il parle l'anglais, bien le français. And you see how she speaks very well English or French or Polish. I widzisz jak dobrze mówi po angielsku, po francusku czy po polsku. And how her father is rich. Jak bogaty, bogatego ma ojca. Il va vous aider à avoir un bon mariage. And the father will help you. Dans l'organisation, il y aura beaucoup d'invités, beaucoup de limousines. The father will help you to organize a very good wedding with a good cars and so forth. I ojciec jej pomoże ci, żeby zorganizować super wesele z fajnymi samochodami. Ce garçon ou la fille sur base de ça. Then you make your choice choosing that boy or that girl on that basis. A wtedy ty podejmujesz decyzję, wybierając tego dziewczynę, bazując właśnie na tym. Once she is in the house, toutes les choses que tu as aimées chez elle ou chez lui, when she comes in your house, kiedy ona wtedy przychodzi do twojego domu, all the things that you loved or you liked in him or in her, wszystkie rzeczy, które miłowałeś w nim czy w niej, c'était des choses temporaires, c'est-à-dire liées au temps. Because they were only temporary things. Nieważ to były tylko przejściowe rzeczy? Le corps va se déformer. The body will start dwindling away. Ciało będzie... The body will be... Ciało się będzie starzało. Then maybe he will lose his job. Może on straci pracę. Le corps ton amour était basé sur les choses temporaires. Because your love was based upon these temporary things. Dlatego, że twoja miłość była oparta na przejściowych rzeczach. Then you start looking away. Then you forget. That, and then you forget that you made a promise. Then you made a promise. Że obiecałeś? That you forget that you made the promise. Zapomnij, że obiecałeś. That I will never look at another woman. Że nigdy nie będę oglądał się za inną kobietą. Because the promise was made. Ponieważ obietnica została dana. Because you made the promise before you made the experience. Dałeś obietnicę zanim miałeś doświadczenie czy przeżycie. Mais si tu as choisi la sœur ou tu as accepté le choix de ce frère par le Saint-Esprit, but if you choose the sister, ale jeśli wybrałeś siostrę, and or you accepted the choice of the brother after you have received the Holy Spirit, akceptowałeś wybór tego brata po tym, jak otrzymałeś Ducha Świętego. As the brother said here, by revelation. I tak jak brat mówi, poprzez objawienie. Amen. N'entrez pas dans le mariage avec le mystère scellé. No. Don't enter marriage with a sealed mystery. Nie wstępuj do małżeństwa z zapieczętowaną tajemnicą. Il faut que le Saint-Esprit qui est en toi te révèle le mystère du mariage. The Holy Spirit must come in you to reveal to you the mystery of marriage. Duch Święty musi przyjść do ciebie, by ci objawić tajemnicę małżeństwa. If you do not have the Holy Spirit, then you enter with a sealed mystery. Wtedy wchodzisz z zapieczętowaną tajemnicą. Then you will be confused. Będziesz w zamieszaniu. Are you with me? Jesteś ze mną? Seek you first. Szukajcie naprzód. Donc si c'est d'abord, ça veut dire premièrement. If they say first, it means first of all. Jeżeli mówię naprzód, wpierw, znaczy to przede wszystkim. Après, you're a deuxièmement. Then there will be second decision. Wtedy będzie second stage, which is the decision. Après, troisièmement. L'engagement, then fourth, czwarty, la cérémonie, the ceremony, ceremonia. Amen. Mais si vous commencez par le troisième mot, ou le deuxième mot, ou le quatrième mot, sans le premier mot, but if you start with the third or the fourth before
The first stage. Jeśli właśnie w trzecim, czwartym, przed pierwszym. Then you break the process. Amen. C'est comme le pasteur regarde quand vous break the process, tu brises la procédure, ça finit par le divorce. Amen. Then like Brother Eric said, Brother powiedział, if you break the process, jak złamiesz proces, you will learn to divorce him. Wylądujesz w rozwodzie. Si je savais, then you will start saying, if I knew. Gdybym wiedział. But why did not you know? Dlaczego nie wiedziałeś? You knew not. Ty wiedział, nie wiedziałeś? Tu n'avais pas le révélateur en toi. You knew not. Nie wiedziałeś. Because you did not have the revealer in your heart. Nie miałeś tego, który objawia w twoim sercu. Si avant de commencer, if before beginning, przed początkiem, tu avais le révélateur, if in you had the revealer, jeśli miałbyś w sobie tego, który objawia, he would have revealed to you, objawiłby ci, that brother, że ten brat, il le croit même à l'église, who is saying amen, amen in the church, and he carries the pastor's bag, który nosi torbę pastora. Just a joker. Tylko jokerem. Parce que le Saint-Esprit en toi. Because the Holy Spirit in you. Ponieważ Duch Święty w tobie. He don't alert. He's just giving a signal. Daje ci ostrzeżenie. Pourquoi est-ce que Eve est tombée? Why did Eve fall? Parce que elle n'avait pas les livres. Because she did not have the book. Ona nie miała księgi. The title deed. C'est Adam qui s'est promené avec ça. Eve fell because she didn't have the title deed. The book of property. Ewa upadła, ponieważ nie miała księgi własnościowej. Adam is the one carrying that book. Adam jest jedynym, który ma tę księgę. That's why now. Dlatego teraz. L'ange puissant est descendu. The mighty angel came down. Potężny anioł wstąpił. Avec le livre. With the book. Z księgą. Il donne au septième ange. He gave to the seventh angel. Dał siódmemu aniołowi. Le septième ange donne aux filles aux garçons qui sont ici. Amen. The seventh angel give the book to the girls and the boys who are here. Siódmy anioł daje tę księgę chłopcom i dziewczynom tu. And he tells you, a on ci mówi, jeśli księga, czyta księgę, let the book remain in your heart. Niech ta księga pozostanie w twoim sercu. And when a joker will come, you will have a warning. N'accepte pas ce feu. Something will warn you. A coś ostrzeże cię. Telling you. Mówiąc ci. Don't accept this man. Nie akceptuj tej kobiety. This guy is a simple joker. Don't accept him. Ten chłopak jest po prostu oszustem. Nie przyjmij. You need to have the experience. Potrzebujesz przeżycia. Avant d'autres expériences. Before other experiences. Amen. Parce que dans le mariage. Because in the marriage. Les obstacles vont venir. Hindrances will come. You'll have hindrances. Obstacles. Przeszkody przyjdą. Quand Moïse est parti. When Moses went. Kiedy Mojżesz. Pharaoh a dit. Pharaoh said, I don't let the people go. Nie wpuszczę tych ludzi. That was a hinder. A to była przeszkoda. La mer rouge. The Red Sea. Morze Czerwone. It was also an experience and a hinder. Też było przeszkodą. Przeszkoda. The wilderness. Inexperience obstacle. A hinder experience.
doświadczenie przeszkody. Toutes les nations qu'il a rencontrées sur le chemin. All the nations that they met on the way. Wszystkie narody, które spotkali na drodze. It was obstacles and experiences. Były to przeszkody i doświadczenia. Parce qu'il avait rencontré la colonne de feu. Because he met the pillar of fire. Z powodu tego, że on spotkał słup ognia. Il a surmonté tout cela. He could go over these obstacles. On mógł przejść ponad tymi przeszkodami. Même les apôtres, even apostles. Apostołowie. De commencer à les prêcher la parole. Before starting to preach the word, zaczęli głosić. Cast out the devils. Wyganiali diabły. Jesus told them. Jezus powiedział im. Attendez à Jérusalem. Wait at Jerusalem. Czekajcie w Jerozolimie. Tarry in Jerusalem. Ils ont été avant faire cela sans baptême du Saint-Esprit. First, they did it before the Holy Spirit. Więc oni to czynili przed Duchem Świętym. Quand les espérances obstacles sont venues, ils ont renié Jésus. And when the obstacles came, Peter denied Jesus. Chacun est retourné dans ses business. And each one went back to his first business he was doing before. Każdy wrócił do swojej pracy. But at the Pentecost. But at the Pentecost. When they received the experience. 50 dni, kiedy otrzymali życie. The Holy Spirit. Duch Święty. Ils sont allés faire les mêmes choses. They went to do the same things. Oni udali się czynić te same rzeczy. Debout malgré les obstacles. And they were standing up. Amen. Despite the obstacles. Mogli się ostać mimo przeszkód. Jésus Christ lui-même. Jesus Christ himself. Jezus Chrystus sam. Avant de commencer quoi que ce soit. Before starting to do anything. Il a été wolny czynić. He was at the Jordan River. Był w rzece Jordan. Il a eu le baptême d'eau. He had the water baptism. Miał chrzest wodny. Et après il a reçu le Saint-Esprit. And after that he received the Holy Spirit. A potem otrzymał Ducha Świętego. C'est seulement après ce moment-là. It was only after that. A last example. When he was 30 years old. Kiedy miał 30 lat. Il a commencé à prêcher la parole. Then he started preaching. À faire sa commission. He started preaching the word. He started accomplishing his commission. On zaczął głosić słowo i zaczął zwieńczać swoją usługę. Another example. Another example. Jacob. Jacob était le frère jumeau d'Ésaü. Jacob was a twin brother of Esau. Jacob był bliźniakiem Ezawa. Mais son frère jumeau, but his twin brother, was married. Był żonaty. Avait du travail. He had a job. Miał pracę. Gagnait de l'argent. He was earning money. Zarabiał pieniądze. Yet Jacob, he was just there sitting, waiting. He was waiting for the birthright. The birthright is the type of the baptism of the Holy Spirit. Jacob fera l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Only. After that Jacob had gone through the experience of the baptism of the Holy Spirit. Tylko po tym, kiedy Jakub przeszedł przez przeżycie Chrystusa, then he will have started work. Wtedy zaczął, dostał pracę. He got married. Ożenił się. Et aujourd'hui l'homme est béni. And then he is a blessed man. I wtedy był błogosławiony człowiek. And his name Israel, we speak about it until today. A jego imię Izrael jest znany do dzisiaj. But who knows the story about Isaiah and Esau? Ale kto zna historię Ezawa? Comme il n'avait pas le droit d'aimer, il est devenu polygame. Because he didn't have the birthright, he became a polygam. Z tego powodu, że nie ma prawa pierworództwa, stąd jest poligamia. Il s'est marié en dehors du message de leur âge. He got married outside of the message of his age.
I on wstąpił w związku małżeńskie z małżeństwem Boga poseł swojego wieku. Because he got married with a Canaanite, the woman that his father did not like. Z tego powodu, że poślubił kobiety kananejskie, kobiety, które jego ojciec nie lubił. Yeah, speaking about Esau. Mówimy o Ezawie. Pourquoi? Why? Czemu? Parce que il n'avait pas le droit de naître le Saint-Esprit. Because he did not have the birthright, the Holy Spirit. Ponieważ miał nie miał prawa pierworództwa i Duch Święty. Est-ce que vous comprenez un peu? Do you understand? A więc zrozumiewacie? D'abord le royaume de Dieu. Seek ye first the kingdom of God. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Ducha Świętego. Amen. Maintenant on va lire, on va terminer. Now we read two quotes, then we go to close. Jeszcze przeczytamy dwa cytaty i zakończymy. Ça, je vais lire quand même. So this one, I want to read it. Ten. Chcę przeczytać. Dans Hébreux chapitre 7. In the message Hebrews chapter 7. W poselstwie Hebrajczyków rozdział 7. First part. Pierwsza część. Commençons par 153. Let's start on the paragraph 153. Mm. Yeah, paragraph 133. Paragraph 153. Paragraph 153. Ici, Frère Branham est en train de parler de l'immoralité. Here, Brother Branham was speaking about immorality. Tu, Brother Branham mówi o niemoralności. Comment les femmes s'habillent mal? How women are dressing immorally? Jak kobiety niemoralnie się ubierają? Comment les filles s'habillent mal? How the girls are dressing immorally? Jak dziewczyny się niemoralnie ubierają? Comment les hommes convoitent les femmes ici et là? And how men are lusting after women here and there? Jak mężczyźni pożądają tych innych kobiet? Maintenant, laisse-moi faire une parenthèse. Now let me open a bracket here. Ça ne veut pas dire que je dois tout navier. Pour te marier, il faut seulement que la personne ait le Saint-Esprit et puis c'est bon. Now, to get married, only that the person must have the Holy Spirit is not enough. Aby wziąć ślub, posiadanie Ducha Świętego to jest wszystko. Aimer la personne. Amen. Apart from the fact that the person must have the Holy Spirit, pomimo tego faktu, że osoba musi mieć Ducha Świętego, you must love the person. Musisz kochać tę osobę. No, not only the marriage of soul to soul. Nie tylko małżeństwo duszy do duszy. Because you must love the person the way she or he is. Ponieważ musisz miłować tę osobę w sposób takim, jakim on jest. She must be fair or beautiful for you. Ona musi być piękna dla ciebie. And the young man must be handsome young man for you. Ale młody mężczyzna musi być przystojny dla ciebie. Il a quatre têtes, trois yeux. Tu dis bon, comme le reste d'esprit, on va se passer mal. Ça va. Wait. So it doesn't mean nie znaczy, that not even if he has four hands and three eyes, że ma okay, cztery głowy czy trzy oczy, as long as he has the Holy Spirit, że tak długo jak ma Ducha Świętego, to ja go poślubię. Nie, to nie o to chodzi. I, parce que tu te maries avec le physique aussi. Because when you get married, the physical side counts also. Ponieważ kiedy bierzesz ślub, ta cielesna strona też się liczy. This brother may not be handsome for you, but for his wife, he's a handsome man. Jego brat może nie być przystojny dla ciebie. On n'est pas en train de dire non, si c'est mes chers, c'est pas seulement comme ça. Non, 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 tu dois aimer la personne. Okay, we go slowly. This man, ten człowiek, may be a handsome man. It may not be handsome man for you. Ten człowiek może nie być przystojnym człowiekiem, mężczyzną dla ciebie. He may be handsome for somebody else, for his own wife. Ale być może jest przystojny dla kogoś innego, dla jego żony. When they say that you have to, it takes the Holy Spirit.
A więc kiedy mówimy, że to tyczy się też Ducha Świętego, it doesn't mean that you have to go and marry the person just like that. To nie znaczy, że masz iść i poślubić po prostu kogoś. The person must be handsome for you or beautiful for you. Ta osoba musi być atrakcyjna dla ciebie. Je crois que c'est la vérité. I think it's the truth. Myślisz, to jest prawda. Et plus les enfants en erreur. No, otherwise we may let's say direct our children mistakenly. A jeśli w innym wypadku uczynimy kierunek, gdzie nasze dzieci popełnią błąd. Elle commence à avoir honte à sortir avec le frère. You see, then she becomes embarrassed or ashamed to go out with the brother. A wtedy ona będzie czuła się zażenowana, żeby wychodzić z tym bratem. And the brother maybe he put on some big trousers like this. He put on some big trousers like this. Un moment, la sœur commence à dire, sors d'abord, je veux dire après. At a certain time, you see, then the girl becomes so shy and ashamed that they say, okay, you start going there, I will follow. No i dziewczyna będzie trochę wstydzić tego, ale powiedzmy, że zacząłeś, to się będę... That would not be a good marriage. Ale to nie będzie dobre małżeństwo. Il doit avoir le Saint-Esprit. Yes, you must have the Holy Spirit. A więc tak, musisz mieć Ducha Świętego. But you must love him no matter what his heart is. Ale you must love his height. So how tall or how short he is. Musisz miłować to, jaki jest wysoki. Si tu n'aimes pas un homme avec une tête carrée, on ne va pas te marier. Ça peut faire rire, mais c'est la vérité. If you don't love a man with a square head, so don't go and marry him because he has the Holy Spirit. Jeśli nie miłujesz mężczyzny z kwadratową głową, nie bierz ślubu, nie ma Ducha Świętego. Amen. Donc, n'allez pas dans les convoitises. So don't go after lust of the flesh. Ale też nie podążaj za pożądliwością ciała. If you do all these things, jeśli czynisz te wszystkie rzeczy, Frère Branham dit, Brother Branham says, Branham mówi, vous avez besoin de rencontrer Melchizedek. You need to meet Melchizedek. Musisz spotkać Melchizedeka. Amen. Amen. Quand vous rencontrez Melchizedek, c'est une expérience. When you meet Melchizedek, it's an experience. Kiedy spotkasz Melchizedeka, to jest to przeżycie. Vous pouvez alors faire un bon choix. Then you can make a good choice. I wtedy możesz podjąć właściwy wybór. Alors que Frère Branham frappait tous ces mauvais comportements-là chez les filles, chez les femmes et chez les hommes. And as Weber was speaking against this bad behavior to in men and women and girls and so forth. I w momencie, kiedy Branham mówi o tym złym zachowaniu mężczyzn i kobiet, ten paragraf 158 said, paragraf 158 on mówi, je ne dirais pas que ma femme ne pourrait pas se comporter ainsi. He said, I would not say that my wife cannot behave herself this way. Ja bym nie powiedział, że moja żona nie potrafi, nie może się zachowywać w ten sposób. Ou même mes filles ne feraient pas ces choses. I would not say that my own daughters would not do these things. Nie powiedziałbym, że moja własna córka nie czyniłaby tych rzeczy. Il se peut que mes filles se comportent ainsi quand elles deviendront des femmes. Maybe my daughters will also behave like that when they will become women. Być może moje córki będą się tak zachowywały, kiedy staną się kobietami. Je ne dis pas qu'elles ne le feront pas. I don't say that they would not do that. Nie mówię, że tego nie będą czynić. Je ne sais pas. I don't know. Nie wiem. Cela dépend de la miséricorde de Dieu. It depends on the mercy of God. Jest to zależne od miłosierdzia Bożego. Je ne le feront pas. I hope that they wouldn't.
do that. Mam nadzieję, że nie będą tak czynić. Mettre des mini-jupes, des maquillages, porter des pantalons à l'école, toutes ces choses-là. Put on short skirts, makeup, trousers at school and so forth. Zakładać krótkie spódniczki, nosić makijaż i nosić spodnie w szkołach. On peut s'arrêter un peu là. Can we stop there? Możemy się zatrzymać. Parce que nous devons être sincères. You know, we need to be sincere. Wiecie, musimy być szczerzy. Et honnêtes. And honest. I uczciwi. Et avoir la crainte de Dieu. And to have the fear of God. I mieć strach przed Bogiem. Comme tu t'habilles en venant à l'église. The way you wear, you dress yourself coming to the service, to the church. W jaki się ubierasz przychodząc na zgromadzenie? Do the same thing even when you are going to school. Rób tak samo, kiedy nawet chodzisz do szkoły. Don't have a dual face. Nie miej podwójnej twarzy. Amen. Oblicza. Tu ne peux pas entrer dans le mariage, tu ne peux même pas capable de respecter les petites choses ridicules. How can you enter marriage when you cannot even respect some small things? Jak możesz wejść w małżeństwo, kiedy nie potrafisz szanować nawet najmniejszych rzeczy? You know why your parents sent you to these meetings here? A wiecie, czemu wasi rodzice wysłali was na te zgromadzenia? They spent money. Wydali pieniądze? Vous dépensez votre temps. And you spend your own time. A wy spędzacie własny czas. And if your parents let you come here. A jeśli wasi rodzice chcieliście tu przyjechali. Ils sont en train de vous élever dans la voie de la parole de Dieu. It's because they are raising you up in the way of the word of God. Jest to powodem, dla którego oni wychowują was. Według Słowa Bożego. All the desires or the cares that your parents have. Wszystkie te troski, które mają wasze rodzice. Nie vous terminez bien votre vie. They want you to end your life in a good way. Oni chcą, by wasze życie zakończyło się w dobry sposób. They want you to be filled with the Holy Spirit. Chcą, żebyś był napełniony, napełnieni Duchem Świętym. Vous respectez les principes de Dieu. You respect the principles of God. Szanujesz zasady Boże. Amen. Amen. Alors, tous les sacrifices qu'ils font, so then, all the sacrifices they are doing, wszystkie poświęcenia, które oni poczynają, all that Brother Branham was doing as sacrifice, a to co Brother Branham czyni jako poświęcenie, j'espère que mes filles ne feront pas ces choses. He said, I hope that my daughters would not do these things. Mam nadzieję, że moje córki nie będą tego czynić. If ever they behave that way, ale jeśliwiek będą się tak zachowywać, c'est qu'ils fouleront au pied les prières d'un père juste. It means that they will trump upon the prayers of a righteous father. Amen. A righteous father. They will trump upon the prayers of a righteous father. A just, they will trump, they will foot upon. Zdepczą, wtedy, jeśli tak będą tak robiły, zdepczą modlitwy sprawiedliwego ojca. Elles fouleront au pied la vie de quelqu'un qui a essayé de vivre correctement. Then they will trump upon the life of someone who tried to live correctly. Podepczą życie kogoś, kto próbuje żyć właściwie. Il dit, c'est vrai, je veux vivre correctement, enseigner d'une manière correcte, être correct et les instruire de la manière juste. I want to live correctly. Chcę żyć właściwie. And teach in a correct way. I nauczać we właściwy sposób. To be correct and to teach them in a right way. Być w porządku i nauczać ich we właściwy sposób. Si elles agissent ainsi, if they act like that, jeśli one będą czynić w ten sposób, elles se frayeront un chemin vers l'enfer. If they act like that, jeśli będą czynić w ten sposób, they will open a way to hell. Otworzą drogę dla piekła. En passant par-dessus ma prédication. Passing over or jumping over my sermon. Przeskakując
moje kazania. Par-dessus mon Christ et mes avertissements. Over my Christ and also my warnings. Ponad moimi. Yes, they will jump over my sermons. They will jump over my Christ and my warnings. It means that they will go over, not following. Yes. Okay, przeskoczą wtedy moje modlitwy, przeskoczą wtedy Chrystusa we mnie, przeskoczą wtedy na moje ostrzeżenie. My warnings. Yeah. Amen. So they will neglect. Cherchez l'expérience avant les expériences. Look for the experience before experiences. A więc to przeżycie przed przeżyciami. Close here. Question réponse du 23 décembre 59. Questions and answer. The 23rd of December 59. Pytania i odpowiedzi 23 grudnia 59. Ce Saint-Esprit devait être plus important que toute autre chose au monde. The Holy Spirit. Duch Święty powinien. Most important thing than any other thing in the world. Powinien być najważniejszą rzeczą jak aniżeli jakakolwiek inna rzecz na tym świecie. I know that we don't emphasize much about the Holy Spirit. Ja myślę, że nie podkreślamy za dużo o Duchu Świętym. It's the most important thing. Ale jest to najważniejsza rzecz. Most important than your prestige. Ważniejsze niż twój prestiż. Que votre vie. Most important than your life. Ważniejsze niż twoje życie. Que votre travail. Than your work. Niż twoja praca. Quoi que vous avez, vous ne devez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. No matter what you have. Nieważne co masz. You should not stop until you receive the Holy Spirit. Nie powinieneś zaprzestać, aż otrzymasz Ducha Świętego. Amen. Amen. Commencez par le Saint-Esprit. Start with the Holy Spirit. Zacznij z Duchem Świętym. Après, then décide. Decide. A później, après, faites des actes de feu. Then engage yourself. Mais commencez par le Saint-Esprit. But start by the Holy Spirit. Podejmij zgadzać się, ale zacznij z Duchem Świętym. Brother Branham says. Branham mówi. Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit. Amen. God is available, ready, to more than ready to give you the Holy Spirit. Dieu vous est disposé à le recevoir. God is more ready to give you than you are ready to receive. Więcej niż gotowy by ci dać, niż ty jesteś gotowy wziąć. Autrement dit, otherwise, le désir de Dieu, the desire of God. Pragnienie Boga, que vous donnez le Saint-Esprit, to give you the Holy Spirit, wydać Ci Ducha Świętego, est plus grand que votre désir de vous de recevoir. Jest większe, aniżeli pragnienie Twoje przyjąć. Brother Branham says, Branham mówi, tous les enfants qui sont ici, all the children who are here, qui ne sont pas nouveaux, and who are not yet born again, la première fois, the first time, qu'ils écouteront la musique du rock and roll, he said, the first time they will listen to rock and roll music, pierwszy raz, kiedy posłuchają muzyki rock and roll, that will attract them. That will attract their attention. To zwróci ich uwagę. Mes filles, mes garçons, my daughters and sons, c'est la chose la plus importante. If there is a most important thing, jeśli jest tu najważniejsza rzecz, ne vous donnez jamais le repos. Don't get, give yourself rest. Jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Don't get rest until you have received. Nie odpocznijcie zanim dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego. If the music of the world, jeśli muzyka tego świata, c'est forcément les habillements du monde and the dressing of the world, i ubiory, ubrania z tego świata, les coiffures du monde, even the haircut style of the world, a nawet fryzury na tym świecie. Les gens dont les garçons au monde
leurs pantalons. The way the boys in the world are dressed, putting on trousers today. Sposób, w jaki chłopcy dzisiaj noszą spodnie. Tous les soucis qu'ils ont de laisser des grosses barbes comme ça. Today they are carrying and living a big. Si vous n'avez pas. Today the care is to let the beard coming up like this. I oni dzisiaj noszą te brody, żeby rosły w ten sposób. Si vous n'avez pas la nouvelle naissance, if you are not born again, jeśli nie jesteś znowu zrodzony, ces choses-là, those things, vont te attirer, will draw your attention. Zwrócą twoją uwagę. Pourquoi? Why? Czemu? Parce que votre première naissance, because your first birth, ponieważ twoje znowu zrodzenie, de papa et de maman, from father and mother, z matki i ojca, vous a introduit dans les dents de Satan. Introduced you in the Satan's Eden. La chair. Prowadziło ciebie do Edenu Szatana. La chair ici. This flesh. Ten ciało. Loves sin. Kocha grzech. Ça aime la saleté. Loves things that are dirty. Kocha rzeczy, które są brudne. Brother Branham says. And that's what he ate. A newborn child. A w nowo zrodzone dziecko. Nie lui enseigner ni bien ni mal. Even if you don't teach him either good or bad. Nawet jeśli nie uczysz let him grow up. Pozwól mu dorosnąć. Il se dirigera vers le mal. He will go on the wrong way. Pójdzie na złą drogę. Why? Czemu? Why? Czemu? A cause de la chair. Because of this flesh. Tego ciała. La loi du péché est dans la chair. The law of sin is in the flesh. By the first birth. Poprzez pierwszy narodziny. If you take a part of diamond, diamentu, and you put it on the table here, i położysz je tu na stole, the mouse or a mouse will pass over. A mouse will never be attracted by diamond. Mysz nigdy nie, jej uwaga nigdy nie będzie zwrócona przez diament. But just put cheese there. Ale połóż ser. Or just put a piece of camembert there. Albo kawałek camembert. Même si la souris voit le piège de la mort. Even if the mice sees a trap of death. Nawet jeśli ta mouse zobaczy płatkę śmiercionośną. Ponieważ wewnątrz myszy. He likes the rotten cheese. Ona uwielbia zepsuty ser. Then he ran. He saw the odor of fromage. He ran and feels and smells the rotten cheese. Podbiegnie, powącha i spróbuje tego zepsutego sera. Zobaczy, jest ser. And he sees that there is also a trap. Ale tam też jest pułapka. So he says, if I go there, my mother told me, pay attention. Those wires can kill you. Moja mama mówi, jeśli tam podejdziesz, uważaj, bo te kable cię będą zabić. But that's cheese. Ale ten fer. Amen. Mais si vous prenez la souris par la nouvelle naissance. But if you bring the mouse through the new birth. Ale jeśli przeprowadzisz transformuje anegle. And then you transform the mouse, it becomes an eagle. Wtedy przemienisz tę mysz, się przemieni w orła. The rotten cheese will not attract him. Zepsuty ser nigdy więcej nie zwróci uwagi. All these things that are tempting us. Wszystkie rzeczy, które nas puszczą. Poprzez pierwsze narodzenie. By the experience of the new birth, ale poprzez przeżycie znowu zrodzenia, these things will not mean anything to us. Te rzeczy nie będą już więcej nic dla nas znaczyły. In the name of Jesus Christ, seek ye the Holy Spirit. Szukajcie wpierw Ducha Świętego. Vous saurez que c'est la vérité. Then you will know that it's the truth. Wtedy będziecie wiedzieć, to jest prawda.
Amen. Amen. Et le prophète dit. And the prophet says, you can receive him now. Możesz go otrzymać teraz. Si tu le désires, if you desire. Jeśli pragniesz. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui a demandé, ce n'est pas les hommes qui ont commencé à demander à Dieu le Saint-Esprit. Listen. It is not human being who started by asking God the Holy Spirit. To nie ludzka istota, która zaczęła pytać Boga o Ducha Świętego. God himself is the one who started by making the promise. Bóg sam zaczął czynić obietnicę. Consolateur. He said, I will send to you the comforter. On powiedział, poślę ci pocieszyciela. Dieu veut que vous soyez le Saint-Esprit. Amen. Want you to have the Holy Spirit. Amen. Est-ce que vous le voulez? Amen. You want it? Fais go. Amen. Alors qu'on a les têtes inclinées. As we are our we bow our heads. Really want the Holy Spirit. Si vous voulez, jeunes gens, vous avez compris que c'est la chose la plus importante. If you young people understand that that is the most important thing. Don't stand up so that someone sees you. Stand up because you understood. If you don't understand, you better stay, remain sit. Jeśli nie rozumiesz, lepiej siedź. If you feel that it's not that's not for you now, you better sit. Jeśli myślisz, że to jeszcze nie jest dla ciebie, lepiej trochę się siedź. You really think. Seigneur, je le veux. C'est plus important pour moi que tout. It's more important for me than anything else. Jest to bardziej ważne dla mnie jak plus que mes études. More than my schools. Bardziej niż moje szkoły. Plus que le mariage. More than marriage. Bardziej niż małżeństwo. Plus que le job étudiant. More than my student job. Bardziej niż moja studencka praca. More than a degree. Bardziej niż tytuły. Je veux cette expérience, Seigneur. I want that experience, Lord. Which transformera my life. Which will transform my life. Seigneur, Lord, here I am. Panie, tu jestem. Stoję. Même si tu n'as pas encore le baptême d'eau. Even if you are not yet baptized by water, in water. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś ochrzczony, God can give you the Holy Spirit. Bóg może ci dać Ducha Świętego. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Dieu wam błogosławi. Now speak in prayer now. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is here. Dieu est disposé à te le donner. And God is ready to give it to you. Prie maintenant de tout ton cœur. Someone next to you, no. Say, Lord, I need the Holy Spirit. Panie, potrzebuję. Je veux cette expérience. I need this experience. Potrzebuję tego przeżycia. Avant les autres expériences. Before other experiences. Je veux le Saint-Esprit. I want the Holy Spirit. Élevez rise up your voice. Priez à Dieu. Cry to God. Soyez sincère. Be sincere. Demandez-le-lui. Le Saint-Esprit est là. Alors que nous chantons un couplet. As we are singing one. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is here. La lumière a jailli. The light has shone. Oh, nous chantons un couplet. Nous mettons en prière. And then we will be praying. Wtedy będziemy się modlić. Chantons, gloire à l'agneau.
heart. With all the desire of the world completely dead in you. Ze wszystkimi pożądliwościami tego świata martwymi. God's desire to give you the Holy Spirit. Is more than your desire to receive it. Jest to dalej niż ty pragniesz, by przyjąć. Et plus que ton désir à toi de le recevoir. Oh, may the Lord fill our cup this evening. Que le Seigneur fasse déborder le groupe ce soir. He has promised. On obiecał. And he stands behind his promise to fulfill it. Stoi za swoimi obietnicami, by je wypełnić. Il a promis et il se tient derrière sa promesse pour l'accomplir. Oh God, fill our hearts with your Holy Spirit. Boże, wypełnij nasze serca ze swoim Duchem. Seigneur, rappele au cœur de ton Saint-Esprit. How can we live the word of God if the Spirit of God is not in us? Jak możesz wierzyć w Słowo Boże, jeśli Duch Święty nie jest tu? Oh, we come to surrender ourselves this evening, Lord. A On chce by otoczyć nas, oh, tego człowieka. Kill the world inside of us. Boże, zabij ten świat w nas. Until Christ will be born in our hearts. By Chrystus mógł zrodzić się w naszych sercach. That will amount to nothing jusqu'à ce que Christ soit né. Prosząc o Twoje miłosierdzie. Bless your children. Błogosławimy Twoje dzieci. Bless your servants. I Twoje sługi. In the name of Jesus Christ. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wspaniały czas. Dieu bénit, c'était vraiment merveilleux. And the Lord bless Brother Peniel. Niech Bóg błogosławi brata Peniel. It was really, really a blessing. Było to wielkie, wielkie błogosławieństwo. C'était vraiment une bénédiction. I believe. Wierzę. That those do not have the Holy Spirit. Że ci, którzy nie mają Ducha Świętego, will not get rest until God fill their heart. Nie spoczną, dopóki Bóg nie napełni ich serca. Quoi que ce que nous parle Saint-Esprit, ne se donneront pas de repos jusqu'à ce que Dieu les remplisse. And if that desire to be filled by the Holy Spirit is in your heart. Jeśli to pragnienie, by posiadać Ducha Świętego, jest w twoim sercu. It means that there is the Holy Spirit for you. To znaczy, że jest Duch Święty dla ciebie. Because when the deep is calling, amen. When the deep ponieważ is calling, głębina wzywa, it means that there is a deep to answer. To znaczy, że jest głębina, która ma odpowiedzieć. Et si vous avez un désir d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la preuve qu'il y a le Saint-Esprit pour vous. Parce que la profondeur, quand elle appelle, ça veut dire qu'il y a une autre profondeur pour le monde. You cannot be thirsty if there is no water. Before you be thirsty, there was water. First. Thirst is the proof that there is water. Pragnienie jest dowodem na to, że jest woda. Avant que vous n'ayez soif, il y avait déjà l'eau. Et l'eau ou la soif, c'est la preuve qu'il y a l'eau. Amen. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose qui n'existe pas. You cannot thirst after something that does not exist. Nie możesz pragnąć czegoś, czego nie istnieje. And for us parents, a dla nas rodziców, Christian parents, chrześcijańskich rodziców, our great desire, ja tworzę pragnienie, is to see our children
Moim pragnieniem jest, by dzieci by wzrastały i podążały za drogą, którą my podążamy. Jest radością dla każdego rodzica, widząc jego dziecko wypełnione Duchem Świętym. Amen. Amen. Pour nous les parents, c'est toujours une joie pour nous de voir nos enfants être remplis du Saint-Esprit, de suivre le chemin que nous avons suivi. Ah. We know that the pressure of the world is so strong. Wiemy, że ta szlachetność, czystość tego słowa jest tak mocna. But ale we have a God, mamy Boga, who is more powerful, który jest silniejszy, glory, than the pressure of the world. Który niż naciski świata. Because the Bible says, że Biblia mówi, greater większy is he that is in you, jest ten, który jest w tobie, than he that is in the world. Niż ten, który jest na świecie. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et malgré la pression du péché qu'il y a dans le monde, le message de Frère Branham est plus grand. Amen. Mais ne le gardez pas dans les brochures. Ne le gardez pas dans les bandes pour faire des débats. Écoutez les bandes, écoutez les bandes. Prenez le message, mettez dans le cœur. Amen. The message of Frère Branham, c'est le Frère Branham, is the greater thing. Jest większą rzeczą, is greater than the one who is in the world. Niż ten, który jest na świecie. And today, dzisiaj, don't keep the message in the tapes and start arguing about listening or not listening the tapes. Nie zabijaj tych poselstw tarcz i kłócić i nie zaczynaj kłótni, czy słuchaj, czy nie. Take the message in your heart, believe it. Weź poselstwo do serca i wierz. And the Holy Ghost, who is in the message, a Duch Święty, który jest w poselstwie, will give you victory upon the things of the world. Da ci zwycięstwo ponad rzeczami tego świata. Don't imagine the Holy Ghost like a wind coming over you. Nie myśl o Duchu Świętym jako o wietrze, który na ciebie stoi. The Holy Ghost is the word in your heart. Duch Święty to słowo w twoim sercu. Living in you. Żyjące w tobie. N'imaginez pas le Saint-Esprit comme un vent qui vient souffler sur vous. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu vivante dans votre vie. Ah. Et vous devez l'accepter et la croire, et Christ vient la confirmer. Amen. 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 Read the words. Czytaj słowo. Listen the words. Słuchaj słowa. And believe the words. Wierz w słowo. Because you can be, you look for this. Don't give me the spirit, give me the spirit. Rozumieć, Boże, daj mi ducha, and daj mi ducha. You don't meditate on the words. A ty nie medytujesz słowa. You don't read the words. Nie czytasz tego słowa. You don't listen the words. Nie słuchasz słowa. The words is the lead, is leading yes, the word is leading the spirit. Słowo prowadzi ducha. Alors vous pouvez demander le Saint-Esprit. Et vous négligez de lire la parole. Vous négligez de méditer sur la parole. La parole, c'est le fil conducteur du Saint-Esprit. Donc, cette parole que vous lisez, vous mangez, alors l'Esprit de Dieu vient confirmer où est que cette parole, ça devient la vie en vous. Amen. Amen. Ne vous donnez pas du repos jusqu'à ce que vous soyez convaincus que l'Esprit de Dieu est en vous et il vous conduit. Don't get rest until you are convinced that the Spirit of God is in you. Nie spocznij, dopóki nie będziesz przekonany, że Duch Święty jest w tobie. God bless you. Niech Wam Bóg błogosławi. We bow our heads. Kłonmy głowy. Thank you, Lord. Dziękuję, Panie, for using your servant in a wonderful way. Za użycie Twojego sługi w tej cudownej, w ten cudowny sposób. To draw our attention on the fact that we have to seek first the kingdom. Aby zwrócić naszą uwagę, że mamy szukać pierw królestwa. And the rest of the thing, a wszystko inne shall be given to us. Będzie nam dane. Granted, Lord. Uczyń to, Panie. In the name of Jesus Christ. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. God bless you. Niech Wam Bóg błogosławi. Don't forget to put your offering as you are going out. Nie zapomnijcie włożyć ofiary, jak będziecie wychodzić. As I said, is the day ready? Yes.
now we are going to take quickly our evening supper. I za chwilę będzie zaserwowana kolacja. Then we sit again for the time of worship and praise with our brother. No, zasiądziemy dla wieczu pieśni. Amen. Amen. So God bless you. Bóg błogosławi. We take the supper and we come back again. Zjemy kolację i potem powracamy. And for those who are going to stay tomorrow. Dla tych, którzy zamierzają zostać jutro. We would like tomorrow evening. Chcemy jutro wieczorem. To have what we call an open talk. Jutro wieczorem chcielibyśmy mieć otwartą rozmowę. It will not be a service. Nie usługę. Just like an open conversation around the subject. Ale po prostu taka otwarta, luźna dyskusja. Alors, demain soir, pour ceux qui ne vont pas partir, ceux qui seront là, demain soir nous allons avoir une, comme une causerie libre autour du sujet. Ça ne sera pas la réunion de la prédication, non. Nous allons nous asseoir et les jeunes gens, les jeunes frères, les jeunes sœurs, vous aurez la liberté de vous exprimer, de poser des questions autour du sujet. Et les ministres de sécurité sont là, chacun qui peut avoir un élément de réponse peut donner la réponse juste vraiment sous la forme d'une conversation. Parce qu'il y a des fois des jeunes gens, vous avez des questions, des préoccupations, mais quelquefois vous n'arrivez pas à les exprimer. Alors, n'ayez pas honte, exprimez-vous et nous allons bavarder, quelle que soit la question, mais que ça reste dans le cadre du thème que nous sommes en train de parler autour ici. Et nous le ferons demain dans la soirée. Parce que je sais que demain, on va servir le repas du soir, ce sera 18h. On peut le faire après le repas du soir. Vous êtes d'accord? C'est bon? Si vous êtes d'accord, levez les mains. If you are okay, raise up your Okay. So tomorrow after the supper, demain après le repas du soir, nous allons nous asseoir pour causer, communier autour de la parole sous forme de causerie et répondre à certaines questions qu'on peut avoir autour de ces sujets. Que okay. So tomorrow we are going to meet after the supper and we are going to discuss. Don't feel shy. Just jutro po kolacji zgromadzimy się, będziemy mieli tę luźną rozmowę. Nie wstydźcie się. Even a sister, if you have a question, you just ask the microphone. Siostry, jeśli też macie pytania, weźcie mikrofon. If you are so shy, okay, you can write. A jeśli się wstydzicie, napiszcie. Because I know some people would not like to speak. Wiem, że są ludzie, którzy nie chcą mówić. If you feel that you are really shy, okay, write. A jeśli czujesz, że się wstydzisz, napisz. Then if you have such questions, from now, a więc od teraz, if you have any question, jeśli macie pytania, connected to the subject, związanego z write your question and give me. Piszcie je i dajcie mi. If you want also it to be an anonymous question, you just write a document. Jeśli chcesz, żeby były anonimowe, to pytania nie podpisuj. Okay, don't write the name. Albo nie, wszystkie pytania nie podpisujcie. Don't write. Nie podpisujcie się. Okay. Okay. So from now, a więc od teraz, if you have question, jeśli macie pytania, but tomorrow, if those who are courageous and would like to speak, we will get the microphone. A jutro ci, którzy są na tyle odważni, by mówić, dostaną mikrofon. Alors, si vous avez des questions, à partir de maintenant, vous écrivez vos questions, mais que ce soit anonyme, n'écrivez pas le nom. Écrivez la question sans écrire le nom. Ok? Et puis, nous allons répondre à ces questions. Et demain, ceux qui seront courageux pour pouvoir s'exprimer, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, vous allez demander le micro, vous dites, pasteur, moi, un jour, un frère avait dit ça par rapport au mariage, qu'a dit le prophète, vous posez votre question et nous allons essayer de répondre. Amen. So, God bless you. Bon bon soir. And we go and take our supper and we come back for Nejme kolaci i vracáme na věčů pěší. Kámeš. Bůh pokoslávě.